Zamiast suchara opowiem Wam taką historię. Otóż yy, kiedyś, do, kiedyś w domu mojej mamy, w domu rodzinnym, była taka patelnia, która służyła całe, całe lata, i to była patelnia, która została sprzedana moim dziadkom przez yy, przedstawicieli mniejszości romskiej. W związku z tym, moja mama, kiedy już była dorosłą osobą i była w w Warszawie zakładała własne gospodarstwo domowe, własny dom. Natrafiła na przedstawicieli mniejszości, mniejszości romskiej. romskiej sprzedających patelnie. To były już czasy takiej komuny, lata, tam nie wiem, przełom pewnie lat, połowa lat 70. pewnie. I. No, okazało się, że patelnia, którą nabyła za ciężkie pieniądze, była taką hamską patelnią, która była obok do kupienia w hali Mirowskiej za równie ciężkie, chociaż nie aż tak ciężkie pieniądze i nie sprawdziła się tak dobrze. Ale nasze rzeczy mam nadzieję, sprawdzą się lepiej. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dzisiaj trochę o zakupach, ale nie tak jak myślicie, dlatego że wszystko zaczęło się od materiału w Wirecutterze, w którym było. Wirecutter to jest sekcja New York Timesa poświęcona produktom. Produktom. I testom produktów. Testom produktów i bardzo im wierzę, dlatego że tak naprawdę im i Serious Eats, e, dlatego że oni robią pogłębione testy, czyli na przykład jak testują patelnie, to mają kilkadziesiąt patelni na wszystkich, tam smażą tego... Steka czy cokolwiek. Steka, łososia i co jeszcze, sprawdzają czy bardzo śmierdzi, czy się bardzo przypalił itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, Wirecutter, napisał, napisano tam artykuł o... Kilkudziesięciu produktach for life. Na całe życie. Nie jestem przekonana, czy nasze są na całe życie. Mało tego, nie jestem przekonana, czy tamte ich są na całe życie. Ale na długie lata myślę, że możemy przyjąć, że pewne produkty są. Warto takie produkty mieć. Nie zawsze warto kupować co roku coś nowszego w nadziei, że będzie lepsze. Tylko warto się zastanowić, co jest nam potrzebne, dlaczego dany produkt jest wystarczająco dobry, żeby go kupić. Ewentualnie czasem kupić jeden, zobaczyć, czy to spełnia moje założenia, i dopiero wtedy podjąć ostateczną decyzję, żeby kupić ten na lata. No właśnie. Yy, I zastanowiłam się nad tym, jakie ja mam takie produkty, które są od lat i na lata. Ja również. I postanowiliśmy się. Z wami tym podzielić. Aha, i przy okazji, linkujemy do tego wszystkiego i... Linki są afiliacyjne, więc zgodnie z wytycznymi u okik Hashtag jest to... reklama. Hashtag reklama, hashtag promocja, hashtag szatan, szatan, fistaszki, wszystko mi jedno. Yy, tak. Yy, w każdym razie, pierwsza rzecz, o której chciałam opowiedzieć, to... Służy do jedzenia. Służy do jedzenia. I jest to... Yy, ok. Yy, krokpot, czyli wol... wolnowar. Crockpot to jest nazwa własna marki, ale funkcjonuje już jako synonim wolnowaru, tak samo jak Hoover Amerykanie używają czy używali często na odkurzacz. Albo tak jak my mówimy Adidasy na obuwie sportowe. Ile par Adidasów produkuje Puma? Był taki wywiad w mediach kiedyś. O oh. W latach 90. ale był. Nadal nie chciałabym być tym redaktorem, to, który to przepuścił, ale to ja. No więc okej. Okay. KrokPod, czyli wolnowar, jest to urządzenie, które widzicie teraz w przebitkach. Mam takie dwa, gdyż jestem bardzo... Zapobiegliwa. Poza tym one się różnią między sobą. I to, które chciałam Wam pokazać, to takiego jeszcze nie mam, ale do niego linkuję, które jest połączeniem tych dwóch. Mianowicie jest trochę mniejsze niż ten wielki, który ja mam, sześciolitrowy, ale za to ma też misę z czegoś, co się nazywa Dura Ceramic. Dura Ceramic ma dwie zalety. Pierwsza jest taka, że się nie przypala, ale w Wolnoważe nic się nie przypala, bo. Wolno waży. A druga zaleta jest taka, że można taką misę postawić na płycie grzewczej, jaka by ona nie była również indukcyjnej, gazowej, elektrycznej i indukcyjnej, a i możesz na przykład podsmażyć sobie coś, czyli jeżeli, składniki początkowe. Tak, czyli jeżeli chcesz mieć na przykład podsmażoną cebulę, czosnek, jakieś tam inne takie składniki aromatyczne, to możesz to zrobić od razu w tej misie, później ją wsadzić do tego wolnowaru i wolnowarzyć i to jest o tyle fajne urządzenie, że możesz je włączyć na przykład wieczorem, włożyć tam składniki, co tam sobie potrzebujesz. I rano jest gotowe jedzenie, które mało tego może być podgrzewane przez cały dzień. Naprawdę to zużywa mniej energii niż ci się wydaje. I dzięki temu, jak wrócisz do domu, to masz. Gotowy, ciepły posiłek. Zdaje się, że któreś wersje są już też sterowane aplikacją, więc można. Można mieć nawet apkę do tego, co nie jest takim głupim pomysłem, jak mogłoby się wydawać. I yy, yy, to nie jest, mimo tego, że jest to duże, bo to zwykle ma tam, nie wiem, 4,5 litra, 4,7. Yy, ten największy, który ja mam, ma 6 litrów pojemności, więc myślisz sobie, Jezu Chryste, to no na ile to jest osób? No właśnie, to nie jest na dużo osób, dlatego że ostatnio nasza przyjaciółka, która rozważała takie urządzenie, kupiła je sobie, a ona prowadzi gospodarstwo domowe sama, znaczy z kotami, tak, ale, ale sama. Ale może sobie ugotować coś na wiele dni, poporcjować część pomrozić, część jeść na bieżąco. I jeszcze ostatnia rzecz, która przepraszam, sam chciałeś. Ostatnia rzecz, którą chciałam o wolnowarze powiedzieć, on jest bardzo dobry, jeżeli na przykład kupiłeś, kupiłaś mięso. Pośredniej jakości. Kiedyś kupiłam taką jagnięcinę. Z, yy... z badań. Z badań. Yy... Można było ze ZGGW kupić yy, po badaniach. Nieważne, widocznie była dobra. Bardzo dobra. Yy... W dobrej cenie. <laughs> w każdym razie, po kilku godzinach bardzo delikatnej obróbki termicznej, w zasadzie każde mięso wychodzi dobrze. I to no. taka wskazówka. To teraz ja. Yy... O wiele taniej i mniejsze coś, o wiele tańsze i mniejsze coś niż wolnowar, chociaż niekoniecznie tanie. Kabel USB, który jest z firmy Nomad i to jest w powłoce kewlarowej, co również istotne, ma przejściówki, czyli mamy dwa USB-C i na nie można założyć przejściówkę z jednej strony USB-A, z drugiej strony USB-Micro i to jest... On występuje w trzech albo czterech długościach, czyli tam chyba 30 centymetrów, 1,5 metra i 3 metry. 3 metry w hotelu, kiedy nigdy nie ma wystarczająco gniazdka gdzieś obok, żeby usiąść i wygodnie popracować na laptopie. Super sprawa. Używamy to zarówno w samochodach, gdzie zwykle jest w stanie przesyłać wystarczająco danych, żeby można było używać przewodowego Android Apple. Auto. A, przepraszam, przepraszam, przewodowego Android Auto. Nie zawsze sprawdza się do przesyłu danych gdzieś tam między jakimiś urządzeniami elektronicznymi, ale do ładowania. I ten kabel jest niezniszczalny. Mamy kilka takich różnych długości, jeżdżą z nami w różnych torbach, w różnych sytuacjach i to jest kabel niezniszczalny. Kosztuje dużo to jest 50-60 euro za kabel, co jest kwotą astronomiczną wydawałoby się, ale jest to lepsze niż po pierwsze, wydawanie po kilkadziesiąt złotych na kabel co chwila, po drugie bo kilka kabli. Nie Po drugie kilka, no, nie mamy królika. Po drugie kilka kabli z różnymi końcówkami. Po trzecie, kable, które wam się psują, niszczą, yy, przecierają, gdzieś tam się gną. Tego również nie zapomnicie, bo będziecie pamiętać ile żeście za niego zapłacili. Tak. No. No więc okej. Okay. Teraz, e, teraz ja. E, to teraz ja o butach. E, I to są buty. Te, które widać w przebitkach, to jest moja druga para tych butów, bo pierwszą kupiłam sobie w 2016, jak lecieliśmy do Kanady. I okej, okay, wtedy trochę źle to rozwiązałam, bo stwierdziłam, że okej, okay, są, pasują świetnie. Spieszyliśmy się, już to było krótko do wyjazdu i nie wzięłam pod uwagę jednej rzeczy, że czasem puchną stopy. Na przykład, jak lecisz 12 godzin do. Kanałek. do Kanady. A popełniliśmy ten, znaczy popełniliśmy, ponieważ mieliśmy mało miejsca w bagażu, to najcięższe buty założyliśmy na nogi i No, założenie nie. tych butów z powrotem jak już lądowaliśmy w Toronto było dla mnie pewnym wyzwaniem. Klełam nieprawdopodobnie, ale co do zasady buty sprawdzają się świetnie, jeśli dobierzesz dobrze rozmiar, dlatego mam drugą parę, która jest nieco większa i przez to nieco bardziej komfortowa. Ale są to buty, które ty masz od 2015 16. 16? Jedne mam od 16, hmm. drugie kupiłam chyba w 18 yy, w, we Wrocławiu, we Obuwie. Ja mam wrażenie, że też mam dwie pary, które no, jedne już awansowały do takiego kompletnego taplania się w błocie, jak jedziemy nagrać coś brudnego. No tak, no bierzemy je ze sobą, jeśli wiemy, że będzie tak sobie. Tak, żeby że, nie było szkoda. Żeby nie było szkoda. Bo... Znowu, one nadal funkcjonują, spełniają swoją, swoją rolę, są wygodne, po prostu estetyka im trochę siadła. Natomiast no, przez, 2000, przez 8 lat dobrze się sprawdzają i to nie są buty jakieś horrendalnie drogie, jak na tyle lat, ile, ile wytrzymują. A drugie mam takie bardziej zabawne w kolorze, które też widzieliście pewnie na niektórych, na niektórych występach. Dobra, to teraz ty. To Co teraz ty masz ja? drugiego? Ja mam, okej. Okay. Coś. Urządzenie Multitool lub scyzoryk, i wiem, że mam ich kilka. One są, wiem, do różnych też zastosowań, ale tak. Ten na przykład ma 25 lat, jeździ ze mną w walizce, głównie dlatego, że on jest troszkę za duży. Gdybym był... To znaczy w walizce, jak nie lecimy samolotem. Tak, tak, on w walizce tej mojej dużej sprzętowej. On jest ciutkę duży i gdyby miał nowsze modele występują z takim klipsem, że można go sobie włożyć do kieszeni. Mhm. Gdyby miał taki klips, że mogę go sobie włożyć do kieszeni, zamiast nosić go w takim futerale na pasku, to to byłoby urządzenie idealne. Tu jest wszystko, tu jest nóż, tu jest piłka. Zdziwilibyście się. Jak... Jest nawet miarka. Jest nawet miarka, jak się go tak, tak rozłoży. Zdziwilibyście się, jak często przydaje się piłka na planie. Kiedy gdzieś w kadrze wystaje jakiś kawałek, y, jakiegoś chwasta czy innego krzaka. Po prostu gałązka gdzieś ci wchodzi w kadr i ten gałązkę. Gdzieś tam upiłujesz sobie szybko. Y, są oczywiście noże, jakieś tam otwieracze, do puszek, i nie tylko. Generalnie to jest. Moglibyśmy zostać prepersami. Tak jest, y, różne śrubokręty, to jest pilnik. Bardzo zaawansowany multi -tool. W jego prostszej wersji, która mi się łatwiej mieści do kieszeni, jest, jest też wersja Ledermana, to jest Skeletul bodajże. I teraz tak, wiem, że Skeletul ma. Ma dwie fakcje. Fakcje? Frakcje, przepraszam. factions po angielsku. Jedna frakcja uważa, że to ostrze, jak jest całe gładkie, to jest wtedy wersja CX, jest lepsze. A druga frakcja, czyli ja, uważa, że to jest takie ostrze, lepsze, bo właśnie zastępuje mi w nagłych sytuacjach taką mini piłkę. Piłkę. No tak. Poza tym, jak trzeba jakiś kawałek sznurka, czy czegoś ciężkiego tam przeciąć, to wtedy ta część jest lepsza, żeby zacząć. Różni ludzie różnie do tego podchodzą. Tu jest jeszcze śrubokręt, który to śrubokręt ma dwie. Po pierwsze, dwie, tu dwie końcówki płaskie, i tu jeszcze można je wymienić na dwie końcówki e, Philips. E, to są niestety końcówki bity e, Ledermana, więc to nie jest taki łatwy bit, który można zastąpić dowolnym czymś w sklepie, tylko trzeba korzystać z tych Ledermanowych, ale mieści się to do kieszeni i już jeszcze szybciutko, tylko dokończę, jeżeli. Bo nie, nie każdy z was potrzebuje multitula, nie każdy potrzebuje. E, chlapcążków. Chlapcążku. No nie każdy tego potrzebuje. Scyzoryk to Prawdziwy, jest. Prawdziwy żywy Victorinox. To jest Victorinox kompakt, który ma dosłownie jedno ostrze nożyczki otwieracz do konserw, otwieracz do butelek z takim śrubokręcikiem małym, żeby okulary na przykład sobie dokręcić. Tu jest nawet gdzieś włożona igła długopis i no i generalnie ma, ma wszystko, no. Penseta. Okay, mój aż tyle nie miał. Zresztą nie ma, bo chyba go jeszcze gdzieś mam. Tu jest twój. Y nie, A, nie. Victorinox. Y mam też Victorinoxa. Tak, to jest, to jest jeszcze tool Ledermana, który cały obsługuje się jedną ręką jak trzeba. Jak y się ma odpowiednio dużą rękę, bo ja na przykład nie jestem w stanie. No właśnie, ja uważam, że on jest na moją rękę trochę za mały, ale można go obsługiwać jedną ręką. Co kto lubi. W, w każdym dobrze. razie to są to ma 25 lat, te pozostałe są nowsze, ale czuję, że będą mi służyły długo i szczęśliwie. Dobra, to teraz ja. To ja chciałam pokazać coś, co pewnie wszyscy widzieli w życiu. Czyli czytnik. Czytnik. To jest Kindle, którego Marek kupił mi na gwiazdkę w, 2000, 10 lat temu. w 2013, więc dosłownie 10 lat temu. Dodam, że mam niewiele młodszy czytnik, jakiejś Chińskiej marki, która zresztą do dziś funkcjonuje, z tego co widziałem, w sklepach internetowych. Czytnik zresztą też. Czytnik zresztą też, który gdzieś tam od kogoś dostałem, chyba na jakiejś prezentacji samochodowej. I generalnie uważam, że taki czytnik do czytania wieczorem, zamiast gapienia się w świecący ekran. Choćby iPada, jest o wiele lepszy, bo nie, nie promieniuje Zdecydowanie ci... nie męczy wzroku i nie sprawia, że później masz trudności z zaśnięciem, a he he, w tym wieku to już wiecie. E, I okej, okay, Kindle przez 10 lat. Trochę się zużył w tym sensie, że kiedyś bateria trzymała miesiąc, czy trzeba, czy nie. I tu jest taka niefortunna, gumowawa. Tak, i to się takie trosze, troszeczkę lepkie zrobiło przez lata. Nie bardzo, ale. Nie bardzo, ale, 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 ale czuję, że jeszcze pan. jest. Przede wszystkim łapie kurz. Tak. I okej, okay, teraz ta bateria trzyma tak, pisz pan dwa tygodnie, bo mniej więcej tyle wynika z moich notatek. Tak, mam notatki na taki temat. Um, ale uważam, że to jest super wygodne rozwiązanie i nie, nie używam go tylko do książek z Amazona, chociaż do książek z Amazona na pewno też, bo można je kupić jednym kliknięciem i to jest super wygodne. Ale jak ostatnio robiłam sobie na przykład zamówienie na ArtRage, bo naszło mnie na jakieś tam książki wydane po polsku, a oni mają bardzo ciekawe, no to kupiłam ich sobie tam, nie wiem, z 6 czy z 8, załadowałam do tego i jazda. Teraz coś, co może przydać Wam się na wakacje, czyli zastanawiacie się, jaką kamerkę sobie kupić taką sportową, żeby wytrzymała długo i dobrze kręciła, i odpowiedź jest: yy, jedna GoPro 10 lub 11. Nawet od biedy ósemka, dziewiątka, którą ja jeszcze nie wiem, czy dziewiątka była. Ósemkę mam od, od kiedy wyszła, i nadal ta kamera działa. Nadal jest używana cały czas w naszych ujęciach. Można nią nakręcić cały test. Mam gdzieś nakręcony test, taki mini test Peugeot 208, więc wiecie, kiedy ta kamera wyszła dokładnie. Używamy jej też w samochodzie, kiedy nagrywamy się razem. Używamy jej też do tych takich ujęć z samochodu do samochodu. Albo pełnowymiarowa, wtedy jest z ekranem, albo jest też w tej chwili wersja mini. Generalnie to są kamery, które są. Mocne, dobrze kręcą, mają dobrą stabilizację, odpowiednią rozdzielczość, i jak sobie raz coś takiego kupicie, to przy odrobinie szczęścia parę generacji kolejnych GoPro to Wam wytrzyma. A to już naprawdę jest w tej chwili tak dobra kamera, że nie wiem, czego jeszcze bym od niej chciał, bo jestem z tej ósemki yy, hmm? zadowolony. Tak, więc... nie, nie zmieniłem jej do dziś, więc te 3-4 generacje później, co jeszcze można dodać. Dobrze, to teraz ja i ja dla odmiany też o sprzęcie. To akurat jest Soundlink um, Soundlink mini firmy Bose. Bose, który to też jest prezent od ciebie tak naprawdę. Okej. Okay. Zapragnęłam kiedyś mieć e, głośnik, taki właśnie bluetoothowy. Bo okej, okay, mieliśmy bardzo ładnego, starego, vintage'owego Telefunkena, tylko on głównie nie działał. Poza tym telefonken nie współpracował na przykład z moim telefonem, więc puszczenie na nim Spotify'a na imprezie... jak? Mieliśmy imprezę, było pewnym wyzwaniem. Co prawda, na, nasz znajomy chciał nam wyinżynierować takie rozwiązanie, które byłoby pośrednie, yy, no ale nadal czekamy. Yy, w każdym razie, yy, najpierw chyba to chyba wzięliśmy do testów, co na co pozwalał nam zawód Marka wtedy. Bo zajmowałem bo... się nowymi technologiami głośnik radio. Głośnik Sony. No bo, ch może. bo chciałam mieć wszystko Sony, no, no bo czemu nie. No i niestety głośnik Sony miał tę przypadłość, że wystarczał na jakieś 45 minut grania, a później trzeba go było ładować 3 godziny, więc to nie było optymalne. I ja chyba potem kupiłem po prostu tego bołza na pałę, za przeproszeniem. Yy, I po pierwsze, znowu to jest jakiś taki sprzęt, który ma z 10 lat. Spokojnie 8. Yy, może być koło 10 też. Yy, Teraz są jakieś nowsze wersje tego na pewno. Nie wiem, czym się różnią, bo się na tym nie znam. Pewnie mają jakąś e, integrację ze smart home. Mogą czyli możesz sobie, możesz sobie ustawiać jakieś takie rutyny, że wchodzisz do domu, zaczyna grać muzyka, tego typu bands. Jeżeli tego potrzebujesz, to i tak będziesz to mieć. Natomiast to jest znowu sprzęt, który wytrzymuje lata. Myśmy go w tej chwili sobie... No właśnie wróciliśmy... Historia zaczęła koło, czyli kupiliśmy gramofon Bluetooth, żeby... No właśnie, i czasem Jezu, słuchamy fani, sobie. Fani winyli po prostu łapią się. Kurwa, jak można? Kurwa, jak... No dobrze, to fani winyli. Ale jest szum. Je, jak trzeba, jest szum. Ten szum jest po prostu cyfrowy. W każdym razie polecam. Teraz dobrze. Ty. Teraz ja i Zipo. Nawet jeśli nie palisz, co bardzo dobrze o tobie świadczy, to jest to po pierwsze bardzo. Umówmy się, to jest, zanim były fidget spinnery, to, to jest OG fidget. Thing. Mhm. Wydaje to przepiękny, przepiękny, dźwięk. Jak trzeba w sensie nie chcesz lać do tego benzyny, to można dokupić do tego taką gazową wkładkę. I też aczkolwiek to jest trochę jak słuchanie winyli przez, przez Bluetooth. Uda mi się. Nie. O, nie chcę, żeby to wyleciało gdzieś. O, o widzisz, jeszcze, jeszcze coś zostało w tej ręce trochę magii. W każdym razie to jest to ma 30 lat. Nie nie paliłem w wieku lat tam nie wiem 15, 15 no, jak natomiast... nie trudno policzyć. No, no tak, rzeczywiście. Więc nie paliłem w wieku lat 15. Natomiast zawsze coś takiego miałem przy sobie w tej kieszeni jeansów takiej dodatkowej. Z kumplem, żeśmy się tam spotykali. Ten, który nie miał swojej zipo, dostawał kopa w dupę. Pozdrawiam, Wiktor. W każdym razie, gdzie jest Twoja zipo? Pali skurczę teraz te sztuczne papierosy. To się nie liczy. Prawdziwi Ej. mężczyźni palą prawdziwe papierosy. Ej. Nie powiedzieliśmy tego, bo to jest bardzo niezdrowe. W każdym razie to jest coś, co ma się na lata i. To się przydaje do EDC. To się przydaje do EDC, bo jak oglądaliście jakiś serial katastroficzny, to zawsze trzeba mieć zapalniczkę i to będzie działało, nawet jak się trochę zamoczy. Usiłowaliśmy ostatnio oglądać jeden serial katastroficzny i pani nie miała zapalniczki. I bardzo źle się to dla niej skończyło. Okej, okay, to teraz ja i coś, o czym już kiedyś opowiadałam, zresztą pewnie 100 razy już słyszeliście, jak o tym opowiadałam tu, albo gdzieś tam na Instagramie w Stories, mianowicie garbata poduszka Tempur. Nie musi być to specyficznie poduszka tempur-tempur, ale garbata poduszka do spania. Bardzo. Moja matka dowiedziała się o ich istnieniu, myślę, że też jakieś 30 lat temu, mniej więcej wtedy, kiedy ty kupiłeś sobie Zipo. Bo ja chciałem być zajebistym kolesiem, a ją ja po prostu nalał kręgosłup. No była po 40, więc co, co dziwnego. W każdym razie y, przywiozła sobie taką poduszkę z któregoś tam swojego wyjazdu sanatoryjnego, jak sądzę, a może kupiła ją już w Warszawie, e, po czym stwierdziła, że to jest to, co chodzi w życiu, a ponieważ ja też jako dziecko miałam problemy z kręgosłupem, które wiązały się na przykład z tym, że pojechałam raz do sanatorium na dwa miesiące. Dobrze, w każdym razie taka poduszka <grym> robi ci dobrze. Polecam do spania zarówno na plecach, jak i na boku. Od biedy nawet można wika dostać takie i one też nie są złe. Zle. To znaczy, tak, jako taka poduszka próbna, żeby sprawdzić, czy to jest coś dla Ciebie, to jak najbardziej polecam taką z IKEA, dlatego że ona nie kosztuje tyle, co ten Tempur. Tak, na pewno trzeba na tym pospać sobie z miesiąc czy dwa, żeby po pierwsze się do tego przyzwyczaić, a po drugie poczuć ewentualnie różnicę w kręgosłupie. Być może to nie jest kwestia tylko poduszki, ale też materaca. Wtedy warto się też skonsultować z kimś, kto się na tym lepiej zna niż my. My nie jesteśmy lekarzami. Może to i dobrze, bo mówilibyśmy Wam jakieś dziwne rzeczy. A i wtedy miałbyś jeszcze gorszy charakter pisma? I wtedy miałbym jeszcze gorszy charakter pisma. Ja mam jeszcze dwie rzeczy na koniec. Jedna to jest zegarek Casio G-Shock. To jest klasyka gatunku, aczkolwiek ja mam czerwony i to jest jeszcze wersja tak zwana Tough Solar, czyli z bateriami słonecznymi. Czyli bawiłem się w fotowoltaikę, zanim to było modne, bo to ma już z 9 albo 10 lat. Tak, bo kupiłeś to sobie w Emiratach 100 w lat temu. W, w Katarze. W Katarze. Dlatego mówię, że ma około 9 lat. Yy, tak. W każdym razie, po pierwsze, nie wymieniałem w tym nigdy baterii, w związku z tym, że to ma wspomaganie słoneczne, a po drugie, to jest... Yy... Akurat G-Shock jest zegarkiem niezniszczalnym. Oczywiście można kupić ten taki najtańszy, tam za 10 dolarów Casio. Tu podamy gdzieś model i link w, w opisie. I to jest też super rozwiązanie. Ono jest również bardzo chętnie wykorzystywane przez ludzi, którzy robią bomby zegarowe, bo jest tani, łatwy w nabyciu. I Możesz go gdzieś bez problemu w Kandaharze na, na suku nabyć. Do tego stopnia, że ponoć przez pewien czas amerykańskie służby, jak zobaczyły kogoś z takim zegarkiem, to go natychmiast umieszczały na listę do sprawdzenia. Nie z g z tym, z tym tanim. A, i jeszcze jedna rzecz, to z kolei możecie o tym poczytać na naszym blogu... AMJ Travel. AMJ Travel. Sage Precision Brewer, czyli taka ekspres przelewowy do kawy. Nie mówię, że to musi być przelewowy, bo są tacy, którzy są ciśnieniowy. Nie mówię, że... Akurat ten jako przelewowy jest jeden z lepszych. Jest jeszcze Mocka Master. też jest bardzo dobrze mhm. oceniany i ma potencjalną przewagę taką, że można mieć go w pierdylionie kolorów. Tak, a nasz występuje tylko albo w wersji z, ze szklanym dzbankiem, z z czego nie chcesz, czego nie chcemy, bo on wiecznie będzie, w, będzie widać ten, ten osad z kawy, którego nigdy nie uda ci się domyć, albo w wersji z aluminiowym dzbankiem, gdzie nie widać tego osadu z kawy. Polecamy. Polecamy tę wersję. Generalnie ważne znaleźć sobie kawę i sposób przyrządzania kawy, który cię satysfakcjonuje, a jak już znajdziesz ten rodzaj kawy, to kup do tego najlepszą maszynę na jaką cię stać i ciesz się tą kawą tym naparem, czy jak to się tam, nie, to się pewnie nazywa naparzeczek. No dobrze, kawą się ciesz się tym gorącym napojem tak jak lubisz i żeby ci to sprawiało przyjemność przez długie, długie lata, podobnie jak wiele tych sprzętów, które są w ciągłym użyciu. Bo to są rzeczy, których, których mimo wszystko. No używamy. właśnie, bo, bo jest promka na ArtRage'u, to przepraszam, ja idę sobie coś kupić. Pa. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w następnym, następnym odcinku!